Pierwsze otwarcie obrad sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Drugie, podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Punkt trzeci, zamknięcie obrad sesji. Jako pierwszy mamy projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. Tak, słucham. Jeżeli zwołujemy sesję nadzwyczajną w sprawie zmiany budżetu, przesunięcia w 2014 roku, to jak się to ma? Powiemy, na czym to przesunięcie polega. Czyli zapłacenie, wezwanie do zapłatów tam odsetek. To jak się to ma? Jeżeli wyrok sądowy jest 23 kwietnia 2014 roku i 8 miesięcy i sesję nadzwyczajną się zwołuje po 8 miesiącach, a wniosek, który wpłynął w dniu wczorajszym, pan nie podaje pod obrady. Proszę mi to wytłumaczyć. Proszę panu skarbnik. Proszę panią adwokat o przekazanie informacji. Panowie radni, prawdą jest, że wyrok zapadł w kwietniu, z tym, że on się dopiero uprawomocnił nam teraz, w listopadzie tego roku. W związku z tym po uprawomocnieniu się można było dopiero zapłacić koszty. Dziękuję bardzo. Przechodzę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. Na podstawie artykułu 18 Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W budżecie gminy na 2014 rok dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan Wydatków. Paragraf 2. Dotacje celowe zawiera załącznik nr 2. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Zatem poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Pytam państwa radnych, kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty 10 głosami za, przeciw 0, wstrzymujących 5. Jako drugi projekt mam uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. Projekt tej uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Został pozytywnie zaopiniowany przez całą Radę. Jednak zapytuję, czy są jeszcze jakieś pytania w tym temacie. Proszę bardzo, pan rząd. Wystarczy dla państwa, dla mieszkańców. Nie zmieniły. Na tym samym poziomie są, co były. Projekt tej uchwały szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji wspólnej, pozytywnie zaopiniowany. Także nie widzę żadnych uwag w tej chwili do tego projektu, więc przystępujemy do głosowania tej uchwały. Pytam państwa radnych, kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały?
podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty 10 głosami za, przeciw 5, wstrzymujących 0. Jako trzeci mamy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Paragraf 1. W uchwale nr 34-232-2012 roku Rady Gminy Pykoszowie z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany. Zmienia się paragraf 1 punkt 7, który brzmiał: od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia. Po zmianie paragrafu 1 punkt 7 brzmi: od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia. Paragraf 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Uzasadnienie: w sprawie zmiany uchwały nr 34-232 z 2012 roku Rady Gminy w Pykoszowie z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Projekt uchwały uwzględnia zmiany wprowadzone w zapisie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 849 ze zmianami. Zmiana dotyczy artykułu 10 ustęp 1 punkt 7, który dotyczy liczby miejsc siedzących w autobusach. Wobec tego poddaję pod głosowanie poprawkę pana radnego Szota. Czy radni są za wykreśleniem zapisu dopuszczalna masa całkowita? Czy przeciw? Bardzo proszę o podniesienie. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czyli poprawka nie przeszła. Za głosowało 6 radnych, przeciw 9. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Pytam państwa projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Pytam państwa radnych, kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty 9 głosami. Przeciw było 6, wstrzymujących 0. Nadaję uchwałę nr 3 przez 11 2014.